Doktor Optimist International jest ogólnoświatową organizacją dla kobiet. W 2014 roku ta międzynarodowa organizacja nadała kartę przynależności klubowi w Cieszynie. Członkinie klubu cieszyńskiego reprezentują różne zawody, ale charakteryzuje je aktywność i otwartość, chęć pracy dla dobra innych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji i ochrony kobiet. W tym roku cieszyńskie soroptymistki świętują 10 lat istnienia swojego koła. Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło podziękowań i wspomnień. Wybrano również na 2-letnią kadencję nową prezydent z głównego zarządu. Władysława Magiera, aktualna prezydentka klubu Soroptymist International w Cieszynie. Nasz klub w tym roku obchodzi 10. rocznicę powstania. Z tej okazji do Cieszyna przyjechały nie tylko władze Unii Klubów w Polsce, ale również przedstawicielki wszystkich 11 klubów z całego kraju. Mamy więc koleżanki z Gdyni, z Gdańska, z Katowic, Bielska, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, czyli z tych wszystkich dużych miast, w których działają kluby. Kluby sorooptymistyczne, oprócz lokalnych inicjatyw, zajmują się również walką i obroną praw kobiet i dziewcząt. To jest organizacja kobieca, działająca na całym świecie i ma swoją agendę przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Europie zjednoczone są unie krajowe, w Europejskiej Unii Klubów Soro-Optymistycznych i przedstawicielka Polski, Ania Wszelaczyńska, była również prezydentką Unii Klubów Soro-Optymistycznych w Europie. Tak się składa, że w naszej organizacji statut przewiduje zmianę władz co 2 lata, czyli tą funkcję mają szansę objąć wszystkie koleżanki, które są w naszym klubie, ponieważ 2 lata to jest stosunkowo bardzo krótki okres. Oczywiście wszelkie wybory są przeprowadzane demokratycznie. Najbardziej w przestrzeni miasta i powiatu jesteśmy kojarzone z Balem Aniołów, który urządzamy co roku dla wszystkich z całego powiatu dzieci niepełnosprawnych z ośrodków i szkół specjalnych. Oprócz tego co roku obchodzimy Dzień Kobiet. To jest inicjatywa wspólna z biblioteką i zapraszamy na to wydarzenie koleżanki z innych klubów, no oczywiście nie z Gdańska, tylko z tych bliższych. W tej chwili razem z Krytyką Polityczną włączyłyśmy się w działanie Cieszyńskiej Akademii dla Kobiet imienia Doroty Kuszyńskiej, działaczki, która ponad 100 lat temu walczyła na naszym terenie, a później na forum Senatu II RP o prawa kobiet, które wtedy jeszcze nie były realizowane. Jeszcze tylko dodam, że oprócz tych inicjatyw miałyśmy na przestrzeni 10 lat, realizowałyśmy szereg projektów, które miały przypominać zasługi kobiet w historii, tutaj zasługi naszych lokalnych cieszynianek. I z tej okazji miały miejsce wystawy, kilka wystaw. Były projekty kierowane do młodzieży, w wyniku których w Cieszynie powstało rondo imienia Marii Wardasówny. A na te następne 10 lat, czego byśmy sobie chciały życzyć, żeby nasza energia i nasz zapał nie uległ wyczerpaniu. Żeby u nas pojawiły się nowe członkinie, tego byśmy sobie bardzo życzyły, i kolejnych cudownych projektów, które uda nam się zrealizować.